31 października siatkarki grupy Azoty Chemik Police pokonały na własnym boisku drużynę Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz 3-0. Przypomnijmy, że za mistrzyniami Polski są dwa nieudane starcia z drużyną ŁKS-u w Tauron Lidze i Developresu w Superpucharze Polski. Podczas niedzielnego spotkania Policzanki od samego początku przejęły inicjatywę na boisku. Pierwszy set siatkarki Chemika Police zakończyły z wynikiem 25-17, drugi 25-20, natomiast trzeci 25-21. Podopieczne trenera Jacka Nawrockiego były faworytkami niedzielnego starcia. Było to kolejne spotkanie z udziałem publiczności. Tym razem z uwagi na wypadające tego dnia Halloween wielu kibiców przyszło na mecz w przebraniu. Było super, zapraszamy wszystkich na mecze Chemika. Wszyscy u Barbar 12 listopada. W piątek 5 listopada drużyna Chemik Police zmierzy się z Eleklerk Radomką Radom, trzecią ekipą w stawce.